Dzień dobry, Adrian Stępień. Chciałem zapytać, dlaczego tu jesteście, przeciwko czemu protestujecie? Dzisiejszy protest ma tak na dobrą sprawę dwa hasła. Stop drożyźnie, a drugi nie będziemy, tak jak tutaj widać, umierać w ciszy. Tutaj dzisiaj wychodzimy i sprzeciwiamy się drastycznym podwyżkom cen, kosztów produkcji, cen żywności, które tutaj zaraz wywindują. No, znajdujemy się tak na dobrą sprawę w przededniu naszych prac, naszych działań polowych. Dzisiaj widzimy i dostrzegamy ogromny wzrost kosztów, który w negatywny sposób odbije się na konsumentach. I tak na dobrą sprawę my w dniu dzisiejszym wychodzimy w imieniu konsumentów tak na dobrą sprawę, bo walczymy zarówno o to, żeby w Polsce była tania, dostępna nasza polska żywność, a ostatnio tutaj co się dzieje z kosztami chociażby środków do produkcji, nawozów, paliw, cen energii, no to prognozy są bardzo, ale to bardzo pesymistyczne.